Cześć widzowie, dzisiaj będziemy grali w taką grę, która się nazywa w Robloxie, taka gra Roblox, nazywa się makieta kolejowa. No i dzisiaj gram z moim kolegą, co prawda nie mamy ze sobą połączenia, ale z nim gram. Dobra, przejdźmy już do głównych rzeczy tego filmu. Zabrałem sobie skład SA, tylko numerków zapomniałem i postanowiłem nim wyruszyć w trasę. No i pomyślałem sobie, że... odpalę nagrywanie i sobie z wami pojeżdżę tymi pociągami Aeroscale. No i właśnie wpadłem na taki pomysł i to zrobiłem. I tak w ogóle proszę was, abyśmy w końcu dobili na moim kanale bite 3 subskrypcje. I pod tym filmem około 2 łapeczki w górę, to już się biorę za nagrywanie drugiego filmu dla was. Dobra, ale na razie przejdźmy do szczegółów, czyli do właśnie tej gry Aeroscale. I odjeżdżam właśnie ze stacji. Słyszę, że mój kolega już bierze pociąg, a ja odjeżdżam jednym pociągiem ze stacji. Mam nadzieję, że nie dojdzie do katastrofy typu szczekociny albo inne tam. Dobra, na razie to pojedźmy tam, na tamtą następną stację, bo tam jest coś bardzo ciekawego. Dla mnie to jest przynajmniej bardzo ciekawe, tak bardzo, super bardzo. Widzę, że mój kolega już jedzie pociągiem, to go nagramy. Zatrzymamy mój i sobie poczekamy. Widzę, że już bardzo szybko tutaj do nas pędzi. Ojejku, bardzo szybko jedzie. Nagrajmy go bardzo ładnie, więc. Intercity, co prawda. O kurczę, bardzo długi. Ładny i długi. Poczekamy, aż zjedzie tutaj z bocznicy. To ja wtedy ruszę. Dobrze, więc ja odjeżdżam, a on tutaj chyba teraz będzie stał, a ja odjeżdżam. Co on tam pisze? A, dobra. Żebym odjechał po Intercity, dobra. To ja to właśnie zrobiłem. Okej. Okay. Tutaj mógłbym zabrać tą 42, chociaż... bardziej mi się podoba ten... silnikowy wagon. Nie pomaga. Dobra, a więc jedziemy nim, bo widzę, że tutaj mój kolega zabrał mi skład Intercity. Ja go chciałam zabrać, ale on zabrał, chociaż też jest fajnie, bo przynajmniej jeździ fajnie, więcej i fajnie jest to oglądać wszystko. Dobra, a więc sobie pozwolimy chwileczkę na stacji i zobaczę, czy może jakiś zostawił wagon z tego składu. No, jednak nie. Dobra. Postaliśmy i chyba pora odjeżdżać. Odjeżdżamy więc. W ogóle nazwę ten pociąg Jan Chrobry. Bardzo dziwnie się będzie nazywał. Tak go po prostu byle jak nazwałem. Przepraszam. Ale ważne, żeby się jakoś nazywał. Czy on wziął wagon Regiojet? Jak on go wziął, to go chyba wystrzasnął z kosmosu. Nie wiem, dobra. Ja się nie zatrzymuję, tylko jadę. Dam RP1 przed wiaduktem. I wejdźmy na niego i z góry sobie poobserwujmy. Widzę, że mnie goni ten Intercity, którym jedzie mój kolega. I... dobra. Tutaj dostawić drugą stację. A przez środek by przyjeżdżały pociągi towarowe. Tak, jedziemy sobie, no spokojnie. Spokojnie jedziemy sobie w tamtą stronę. Już widzę przed sobą jakiś obraz dziwny. Tylko jaki to jest obraz? Miłego dnia. Have a nice day. A dziękujemy. Fajnie. Wam widzowie też życzę dobrego dnia. O nie! To się nie dzieje. To się nie dzieje, to się nie dzieje. Powiem mu, żeby zjechał z mojego toru, proszę. Bo tu się robi niebezpiecznie bardzo. Tu się robi bardzo niebezpiecznie, ale wyjątkówkę sobie dam. 100 na godzinę pędzimy, widzowie. To jest prędkość, traktujmy, wytrzesnięta z kosmosu.
Jemy 200 na godzinę. Nie 200, tylko 100. Ale to jest bardzo, i tak jest bardzo szybko. Dobra. Tu jest jakaś stacja, nie wiem, omijam ją, bo widzę, że... No właśnie, dlatego. Okej, tu zboczymy. I mamy rozjazdu. Dobra, udało się. Udało się. A teraz muszę kliknąć moda, by się cofnąć kawałeczek dalej. Dobra. Jest źle. Jest źle. Jest źle. Dobra, musimy jakoś rozstrzygnąć tą sytuację. Widzę, że... ja się może lepiej cofnę. A dobrze robię. Cofam się. Ja się kawałek wycofam. O nie, ja będę miał katastrofę przecież. Klonowo. Chyba najstarsza stacja w tej grze. Zobaczmy jego skład. Ma... S160 na początku. I tak w ogóle polecam też jego kanał. Jego kanał się nazywa Michał KMK albo KWK. On ma SU160 i wagony IC. Dobra. Nawet dobry skład ma. Tylko z tym jest właśnie problem, że on na mnie jedzie. Nie. Prawie by doszło do zderzenia. Bardzo źle by było wtedy. Ale co on robi, ja się pytam. Dobra, spróbujmy przejąć. Lokomotywę przejmuj, proszę. Co on robi? To są bardzo dziwne rzeczy. A, dobra, zjazd. Zjazdówka. Też mu dam RP1. Co? Co tu się dzieje? On będzie chciał sobie przyłożyć lokomotywę, dobra. Co? Ha, pojechał na sam koniec, dobra. Bardzo śmieszna sytuacja. A za ten czas, o, coś pisze na czacie. Zresetuję się i zrobię znowu przerwę. Dobrze, a więc widzimy się już po przerwie. Zresetowałem się i postanowiłem wziąć 45 i podłączyć ją pod wagony piętrowe. No i to się nazywa bardzo ładny skład. Prawda? Prawda. Tak, w ogóle piszcie mi w komentarzu, jakie gry mam następnie nagrać, bo tego odcinka niestety, przykro mi mówić, już się koniec zbliża. Ale skończymy go dopiero, kiedy przeciągnę ten skład. Dopiero wtedy. A tak, to będzie jeszcze trwał na szczęście. Dobra, tutaj mamy pierwszą stację. A więc zahamujmy sobie na niej. O tak, o się zatrzymajmy. O nie. Dobra, stoimy. I odjeżdżamy. Wiem, że robię to bardzo szybko. Tylko niestety mi się teraz w moim... tak to ujmę, do nagrywania takim specjalnym kanale skończy mi się zaraz czas. I mi się nagle nagrywanie zerwie, a bardzo bym tego nie chciał. Dobra, mamy... Dobra, tutaj sobie staniemy. Jerzykowo główne. Dobra, odjeżdżamy już. Robimy to bardzo szybko, widzowie. To będzie jazda składem IC. Bardzo śmiesznie to wygląda, tak bardzo szybko jedziemy. O, tam mój kolega biegnie, ja nie wiem po co nawet. Jak ja już wszystkie pociągi stamtąd zabrałem. Tylko żeby się zaraz nie okazało, że wpadnę na niego. A dobra. On odstawił wagony? Tak, on pociąg swój odstawił, jak śmiesznie, dobra. No więc sobie tu staniemy na stacji. Postoimy. I odjedziemy. Dobra, jedziemy. Jedziemy tym pociągiem. Widzę, że tutaj swoje wagony odstawił. Omijamy tutaj. Mostek mały omijamy. Pędzimy cały czas. Pędzimy bardzo szybko tym pociągiem. Nie dość, że mi się teraz w kanale wyczerpie ten czas do nagrywania. To nawet widać w prawym, na prawo, ile mamy już czasu. Dobra, jedziemy. Musimy bardzo szybko jechać, widzowie.
bo mi się zaraz wyczerpie czas na kanale. Już jedziemy, już to bardzo dobrze widać. Bardzo dobrze już widać wiadukt, który zaraz ominiemy. Oj, lokomotywa mi się coś drga. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że coś dobrego, nie coś złego. Jak się zacznie coś złego dziać, to jak do tego doszło, nie wiem. Mogę iść? Nie mogę spać. Dobra, ustawię to tak. Tutaj sobie na dzisiaj, widzowie, zakończymy nasz film. Oj, kawałeczek jeszcze podjadę. Tam dla was, o tutaj, o pod tą stację. Podjadę jeszcze kawałeczek dla was. Tutaj widać mój pociąg, którym wcześniej zajechałem. No, dobra. A więc tak. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak się spodobał, zostawcie łapkę w górę i w komentarzu napiszcie, co mam następnego zagrać w grze Roblox. Dobra, dobra. Życzę dobrego dnia. Do następnego odcinka. Pa!